Cześć Mareczek, cześć! Co tam ciekawego słychać u ciebie? A w Polsce jesteś? Wow! Co ciekawego w Polsce? A problem lingwistyczny masz? Nie, no jasne, że pomogę, przęgierski znam, w końcu w Stanach mieszkam już 2 dni. Co jak po amerykańsku powiedzieć? Taxi? Taryfa. No, mówiłem, że znam, no. To trzymaj się, pozdrowienia dla małżonki. Mam nadzieję, że ta ciąża to jest jednak twoje dziecko, nie? No, pozdrówki, hej. Cześć, John. Cześć, Katie. No, widzę, że u ciebie nic się nie zmieniło. Daj spokój, podkoszulek jest nowy. Poza tym, po co spotykamy się w tym sądzie? Przy niepotrzebnym rozwodu, ty mnie kochasz. Mój terapeuta twierdzi, że nie kocham. Katie, zaskakujesz mnie. John, ciebie zaskakuje bidet w toalecie. Ej, byłem lekko zdziwiony, że uwierał mnie ten kran w plecy. Zejdź mi z oczu. Przynajmniej nie stoję, to jest noga, są oczy, by ci chciał... Dobra, dobra! I do cedzy, daj to ci wracam. Mi się znalazło, mogę trwać. Zapnij się, ręce na kark! Ale w Ameryce mówi się... Put your hands up in the air! A ty co tak biegasz? Unikam kul! Przecież ja jeszcze nie strzelam! To ćwiczę schoda kostką, nie? Albo lepiej, czekaj, ćwiczę jazdę kolną, także czekaj, podjadę do ciebie na moim horsim, nie? Zaparkuję horsiego w garażu, także idź horsi, powiedz ten. Jak jest po amerykańsku owiec? Jęczmień. Spokojnie, jestem policyjnym negocjatorem, zaraz do ciebie zadzwonię, podaj mi swój numer. 555-745 terrorist. Okej. Dlaczego nie odbierasz? Bo nie ma mnie w domu? Zresztą, chcę rozmawiać z prezydentem. To niemożliwe. Dlaczego? Donald nie mówi po polsku. Który? Obaj. Nieważne, dawaj któregoś prezydenta, inaczej rozwalaj dynię. Ale ja nie mam dynię. Rzeczywiście, taki bardziej kabaczek to jest. Co to? Gdzie? Katie, Katie. John! No? Ja jestem zdruzgotana! No spokojnie, Katie, uratuje nas. Ty masz większe cycuszki od moich! Katie, ja byłem mały, to żarłem sterydy w czopkach, no. Ale też muszę iść załatwić wszystkich jego ludzi, którzy obstawili budynek. I wrócę po ciebie. You promise? I promise, babe. Jakby co, teraz biegnę w zwolnionym tempie, nie? A dlaczego? O, boi się, że mi cycek mordy nie rozwalił. Nie, no kurczę, przecież tam nic nie ma, to... Gdzie on jest? Ożesz ty! A ja nie wiem, ojej. Łomatku! Ty nigdy więcej nie szyć, Bach, to dalcie! Gdzieś aż mi brwi wyliniały. Dobra, gościu, już po wszystkim jest. Kim ty do cholery jesteś? To byli najlepiej wyszkoleni ludzie. A kto to był? Gimnazjaliści z Kielc. Dlatego chcieli ukraść mi buty i straszyli scyzorykiem. Czym? Scyzorykiem, takim małym łysym mówił scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają. A potem jeszcze mówił, że będziemy razem robić Scooby-Doo-ja, Scooby-Doo-Doo-ja, Scooby-Doo to pies, ja nie wiem, co z tym psem chcę robić, nie? Ale to nieważne! Potrafił na zwykłego amerykańskiego policjanta z problemami! Skończ wreszcie, pieprzyć, rzuć broń, inaczej ona zginie. Okej. Ale tylko spokojnie, dobra? Tylko spokojnie. Oddzwonię! Cześć! Już po wszystkim jest! Po wszystkim! Ale John! On cię postrzelił w serce! Nic mi nie będzie! Ja nie mam serca! Ale John! Dla twojej informacji, wszyscy mają serce. Ale Katie, moje serce należy do ciebie. To ja jestem ranna? Ej, a co tak
tyka. Tyka, tyka, tyka. To bomba! Fuck, 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 John! Fuck. Teraz nie pora na zabawę w kaczora. Ale Katie, to jest bomba, rozumiesz? Zostało 20 sekund. Katie? John? I don't want to live like that. I won't live with you, babe. A co ty pieprzysz, John? Przepraszam. Zapomniałem, że nie mamy polskich napisów u dołu ekranu. Katie, ja już nie chcę tak żyć. Ja całego siebie poświęciłem pracy. Ale zrozumiałem, że jest ktoś przez duże K. Ktoś, kto potrafi przytulić, pocieszyć. Ale ci się końcówki rozdwajają, ne? Ktoś, kto chce cieszyć się ze mną prawdziwym amerykańskim życiem, gdzie wolność i miłość są najważniejsze. Gdzie szanuje się prawo obywatelskie. Gdzie ludzie mogą wyrażać swoje poglądy. A każdy, powtarzam, everyone, może zostać prawdziwym bohaterem. Kim jest ta żyra? Co? Kim jest ta żyra, która cię przytula, pociesza i tak dalej? Katie, to ty jesteś tą żyrą. Kocham cię, nie chcę rozwodu. Muszę rozbroić te bomby, jeżeli mam cieszyć się prawdziwym, amerykańskim życiem. Gdzie wolność i miłość są najważniejsze. No? Ile czasu zostało? A tak, bomba. 19 sekund. Katie, to jest bardzo skomplikowana bomba o potężnej sile rażenia. Katie? John. W którą stronę mieszka twoja matka? W tamtą. Jak to mówią Włosi, mamma mia. Będzie dobrze, Katie. Będzie dobrze. Co tu się dzieje do jasnej fucking shit, sex, drugs and pendolino? Nie biorę rozwodu, panie komendancie. Przez to tyle trupów? Tak przestań pieprzyć, Martin! Powiedz to mojej żonie. Halo, Martin, nie możesz zabronić mi czynić normalnego amerykańskiego obowiązku. W końcu każdy z nas musi czasami chwycić za broń i wykończyć terrorystów. A dokładnie musi ich wykończyć... Raz, dwa, trzy, nie, czekaj. Jeden, dwa, trzy... One, two, three, four... Kurde, co jest po pięć? Banany w Lidlu. Po pięć? A co na co pieczonka? I siedzi na liści i płacze. I żabka ją pociesza. No bo dłużej czynna. Wiedziałem, że trzeba było wykończyć tą zieloną szmatę. John, a ja zawsze myślałem, że tylko pod prysznicem potrafisz pokazać jaja. Od jutra wracasz na służbę. Dzięki, komendancie. John. Ale nie skorzystam. Już wiem, co chcę robić w życiu. Chcesz wrócić do branży porno? Po tych zdjęciach w Kapitolu. Co tu się działo? Ktoś na plan wpuścił kozy. I one wszystkie krzyczały do mnie. Bierz mnie! Bierz mnie! Potem znikąd pojawiły się owce. A każdy wie, jak trudno odróżnić kozę od owca od tyłu. Zgadza się. Trudno. Tak? Inny rozstaw oczu. Dobra, John, co było dalej? O, płakaliśmy, długo płakaliśmy. Jak? No, owce normalnie tak. A ty? Ja inaczej. Ja robiłem takie... Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Dlaczego oj, oj, oj? Bo runo wchodziło mi w oczy. Jakie runo? Z runiarni. Co to jest runiarnia? A to jest taka fabryczka w lesie. Tak. Za Kapitolem. I tam przychodzą mi te kozy i te owce. Tak, czasem widujesz gołą owcę na mieście, nie? Ona idzie do runiarni, tam ją obkładałem runem, ona wraca na miasto i diluje. No, wszystko po 2 złote. Tak. A zatem jeszcze chodzą takie 2 kangury, to jest chyba obstawa jakaś w torbach, szmal noszą, no. W takich okungarach. Właśnie, ty wiesz, dlaczego kangury chodzą parami do toalety? Dlaczego? Jeden drugiemu pomaga zapiąć kostium. Naprawdę.
No dobra, John. Ale czy to wszystko jest legalne? Trzeba zapytać jakiegoś barana. John, co ty bierzesz? Rutino skarbin! Dobra, Johnny, teraz musisz się skoncentrować, bo patrzy na ciebie cała Polska. Gdzie? Za oceanem, Katie. Ta duża woda za oknem, idziesz w lewo, tam jest Polska. Wiem, że patrzy. Dlatego chcę stąd jasno oświadczyć, że ja, John, wyprowadzam się od rodziców i zamieszkam z Katie! W końcu mam 59 lat! Chcemy być tradycyjną, amerykańską rodziną! Z patologią. Yeah! Przepraszam, to mój. Jest ser? Jest ser? Mleka nie ma. Coś z tobą, komendancie? Mamy bardzo poważną misję zagraniczną. Ale to jest mission impossible. Jaki to jest mission? Impossible. Ale komendancie, ja z każdego missiona jestem w stanie zrobić impossible. Przecież... Rzeki przepłynąłem, góry pokonałem, ciemnym lasem szedłem, z białym misiem nie sleepingowałem. Ale John, tego jeszcze nikt nie dokonał. Ale komendancie, czego jeszcze nikt nie dokonał? Nikt tak dobrze nie zapowiada kabaretów w WP jak Maciej Orłoś.